Hejka kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmku na moim kanale i dzisiaj przechodzę do Was z tą oto siatką, w której znajduje się denko. Będzie zarówno coś z pielęgnacji, jak i z kolorówki, rzeczy, które się sprawdziły i rzeczy, które się nie sprawdzały. Będzie również kilku ulubieńców, także myślę, że warto zostać. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was taką chwilą wytchnienia i relaksu i odpoczynku od tego wszystkiego, co się dzieje dookoła i od wszystkich wiadomości, jakie nas ostatnio przytłaczają. Także kochani, ja zapraszam Was z herbatką albo z kawką na chwilę relaksu, także zaczynajmy. Kochani, będę wyciągała z tego tak jak leci, że tak powiem. Nie będę jakoś specjalnie w tym grzebać i wyszukiwać rzeczy, więc lećmy. Zacznę od rzeczy bardzo podstawowych, czyli od mydeł. Tutaj mam dwa opakowania, chociaż chyba ze trzy już je zużyłam. I to jest mydełko... To jest mydło Fa, jest to mydło do rąk, które przechodzi w butelkach 385 ml i ja trafiłam na świetną promocję jakiś czas temu w Boots, one były po 25 pensów, więc bardzo tanio, bardzo dobrze się sprawdzają, mają taki przyjemny zapach, to jest taka pomarańcza z grejpfrutem, z czymś takim, taki bardziej cytrusowy. Świeży, przyjemny, słodkawy zapach, także bardzo polecam, jeżeli traficie, myślę, że to jest bardzo fajny właśnie żel do mycia rąk. Dalej kochani, mam z Palmers balsam brązulujący, jest to Natural Bronze. Jego tutaj jeszcze mam gdzieś około połowy, ale ja go niestety nie zużyłam. Nie wynikało to z tego, że z nim coś jest nie tak, tylko dlatego, że ja po prostu rzadko używam rzeczy brązujących do ciała. Natomiast ten balsam brązujący jest świetny pod tym względem, że on naprawdę bardzo dobrze może zastąpić samoopalacze. Chyba, że zależy Wam na takiej bardzo, bardzo mocnej opaleniźnie, ale ten balsam bardzo mocno brązuje. Ja byłam bardzo zaskoczona nim, ponieważ tak mocno brązowił, że ja nie domyłam dokładnie rąk za pierwszym razem, to miałam brudne. Ja zużyłam jedno opakowanie jego kiedyś, potem kupiłam drugie, ale z tym drugim jakoś tak się dłużej męczyłam. Nie jest to balsam, który będzie nie wiadomo jak nawilżał, ale naprawdę, jeżeli szukacie czegoś, co brązowi, troszkę nawilża i nie jest typowym samopalaczem, to myślę, że ten balsam z Palmersa bardzo fajnie się sprawdzi. Kolejny żel pod prysznic to jest ta edycja limitowana, to były letnie edycje. Ja te żele z Balea wygrałam w rozdaniu u Kamki, także kochana, bardzo dziękuję. Ten tak sobie żydziłam i zostało troszeczkę, to tak go po trochu zużywałam, bo bardzo przyjemny właśnie taki letni zapach. Zresztą żele z Balea są bardzo fajne, są gęste, mega wydajne, bardzo dobrze się pienią, bardzo przyjemnie się używa, nie przesuszały mojej skóry, także ogólnie jestem zadowolona. O tym żelu do rąk wspominałam Wam już jakiś czas temu, to było chyba... To jest przedostatnie moje opakowanie, chyba jeszcze jedno zostało mi gdzieś w moich zapasach, aczkolwiek nie jestem pewna. Widzę, że ono jest brudne, bo się powylewało na niego coś. W każdym razie z tej firmy żel pod do rąk jest bardzo fajny, bardzo dobrze myje, bardzo zbiera wszystki brud, tłuszcz i tak dalej, więc on się świetnie nadawał również do pędzli, do gąbeczek, z tym, że on ma tendencję do przesuszania rąk, ale naprawdę sprawdza się świetnie właśnie na przykład w kuchni, czy w czymś takim, gdzie macie na przykład tłuszcz w ręce, czy coś w tym stylu. Idealny. Także warto na niego zerknąć, a ja go trafiłam w mega promocji, ponieważ on kosztował 69 pensów, o ile dobrze pamiętam, czy 60 pensów. Natomiast wiem, że w sklepach można było go znaleźć za 2,50 w tej pojemności, także no różnica znaczna. O tym kremie z Bielendy, z miodem Manuka, krem odżywczo-nawilżający. Robiłam Wam cały filmik ostatnio, także tutaj Wam wyjedzie karta, jeżeli byście mieli ochotę sobie zerknąć. Bardzo przyjemny zapach słodkawy, miodowy, aczkolwiek mocno intensywny. Z tym, że krem sprawdził się bardzo, bardzo średnio. Jest to bardzo średnie nawilżenie, nie robi niczego specyficznego. Moja skóra średnio się z nim polubiła, jak mam być zupełnie szczera, więc no tak sobie. Ja osobiście go nie polecam za bardzo, aczkolwiek na pewno są osoby, które będą zadowolone, ale no jednak nie, to nie dla mnie. Dalej mam rzecz, z której zgubiłam nakrętkę, ale jest to suchy szampon do włosów z Living Proof. Ja miałam tutaj tą pojemność mniejszą, 92 ml, ona kosztuje bodajże 10 funtów, czyli około 50 zł mniej więcej w przeliczeniu, żeby wdać Wam jasność, jak to cenowo wygląda. Jest to naprawdę fantastyczny suchy szampon do włosów. Nigdy nie używałam lepszego suchego szamponu do włosów i myślę, że nigdy więcej nie będę używała lepszego szamponu do włosów. Jest to suchy szampon, który rzeczywiście ma jakby dużą zawartość tego proszku, który Wam się osadza na głowie. Tam w ogóle jest jakieś molekuły, coś tam, oni mają jakąś w ogóle swoją specjalną recepturę. Mocno wysusza, wiecie, zbiera to sebum, nie zostawia białej jakiejś warstwy na włosach, łatwo jest ją wyczesać, a włosy
dalej pozostałem świeże. Ma przyjemny zapach i rzeczywiście te włosy są odbite od nasady, ładnie się utrzymują. Ten szampon sobie nawet radził w momencie, kiedy na przykład użyłam za dużo odżywki czy czegokolwiek na włosach i te włosy były takie przyklapnięte i w tym momencie, kiedy używałam tego szamponu, to te włosy wyglądały naprawdę mega. Jest to świetny szampon, jest to jeden chyba z najdroższych suchych szamponów, jakie można dostać na rynku, ale myślę, że naprawdę, naprawdę warto. Tym bardziej, jeżeli na przykład macie jakieś większe wyjście, czy jakiś ważniejszy wyjazd, czy cokolwiek i potrzebujecie czegoś takiego, to koniecznie. To jest numer jeden. Mój ulubieniec. Musicie przetestować. Naprawdę, naprawdę świetny. Tutaj mam kolejną rzecz, którą kocham, uwielbiam, wychwalałam ją jakiś czas temu we vlogu. I jest to marka Unique i jest to żel do mycia twarzy. Jest to żel z centelną, czyli to jest coś... już nie pamiętam, jak to się nazywa, coś tam azjatyckie, ja Wam gdzieś tutaj napiszę nazwę. Jest to koreańska pielęgnacja, jest to pianka do mycia twarzy koreańska. Ja sobie w ogóle tą buteleczkę zostawiam, dlatego że ona robi piankę i tutaj nawet mam dodany po prostu żel do mycia twarzy zmieszany z wodą. Jest to odrobina tego żelu, która mi zostaje i ja będę ją dzisiaj używała wieczorem, ale sam produkt jest mega, jest delikatny, dobrze oczyszcza skórę, skóra czuje się rzeczywiście świeża, taka wiecie, wypoczęta, czysta, naprawdę skóra czuje się czysta i ona jest rzeczywiście czysta, nie zmyje Wam makijażu, ale spokojnie usunie jakieś tam pozostałości, reszki po tym makijażu, a dodatkowo naprawdę bardzo fajnie oczyszcza. I ta skóra jest po prostu gotowa do przyjęcia na kosmetyków, także bardzo serdecznie Wam polecam. Kochani, dalej mam tutaj miniaturkę z Estée Lauder i jest to Advanced Night Repair i jest to ich najbardziej popularne serum. Ja zużyłam póki co miniaturkę tutaj. Tutaj nawet nie wiem, ile tutaj było pojemności, mniejsza z tym. W każdym razie ma całkiem przyjemny zapach. To jest taki trochę zapach, wiem, jakieś roślinki, jakieś ziół, czegoś w tym stylu, ale bardzo przyjemny ten zapach. Jest to kosmetyk i jest to serum, który dobrze nawilża skórę, aczkolwiek myślę, że nadaje się do każdego rodzaju skóry, ale moja sucha skóra spokojnie to przyjmowała i czuła się nawilżona. Widać, że działa ten kosmetyk, natomiast trzeba jak gdyby poczekać z jego działaniem i dać czas temu serum, więc to serum nie zrobi niczego nie wiadomo czego, jeżeli będzie używane raz powiedzmy w tygodniu, tak? Tylko rzeczywiście trzeba używać tego systematycznie, ponieważ jest to serum, w którym są między innymi peptydy i ma działać właśnie regenerująco, ma działać przeciwstarzeniowo i tak dalej, i tak dalej. Ja mam całe duże opakowanie tego serum z Estée Lauder, także na pewno będę używać, natomiast chciałam zacząć od miniaturki i przetestować, czy to będzie coś dla mojej skóry. Sprawdza się, będę je na pewno używać z dużą przyjemnością, także ja Wam również polecam już po użyciu tej miniaturki, natomiast myślę, że wrócę do Was z pełną recenzją tego serum w momencie, kiedy poużywam już z połowa chociaż opakowania tego dużego, tak systematycznie, żeby móc Wam rzeczywiście zrobić taką pełną i dokładną recenzję. Także na pewno będzie, no ale to wiadomo, że za jakiś czas. Tutaj mam dwie rzeczy, które nie są związane z kosmetykami, ale wrzuciłam, żeby Wam pokazać. I są to kostki do kominków. Są to tanie kostki, ja je kupuję w Asda. Jedno to jest Mainstay, drugie to jest Pacific. Natomiast moim zdaniem to jest tak na dobrą sprawę jedno i to samo, obie są jak gdyby te firmy produkowane dla Asdy. Bardzo przyjemne zapachy, jedno to miałam Hazelnut Cream i tak naprawdę to jest taki słodkawy, ale cięższy zapach. Natomiast takie zapachy lubię. Bardzo fajnie się sprawdzał, troszeczkę mi kawą właśnie jakąś pachnie. Natomiast Christmas, troszkę lasu, choinki. Bardzo przyjemny zapach i rzeczywiście też kojarzył mi się ze świętami, dlatego że czuć tutaj tą choinkę, czuć chłód, tak jak gdyby zimy, ale czuć też coś takiego, wiecie, otulającego mimo wszystko w tych zapachach. Są bardzo tanie, bardzo fajnie się sprawdzają, także myślę, że warto na nie zerknąć, jak będziecie w Asda. Dalej, kochani, mam tutaj coś z NYX i jest to paleta brązująca. Tutaj już mi się to rozwaliło. I jeszcze wypadł mi jeden wkład. I to jest paletka, w której te wkłady można jak gdyby wymieniać, tak, że wyciągacie to i możecie sobie wymienić sam wkład. Jednakże zauważyłam, że dostanie tych wkładów do tych palet ostatnio graniczy z jakimś cudem i nie można tego w ogóle dostać, więc ja nie wiem, czy nie przestali produkować te wkłady same, tylko produkują te palety, czy o co chodzi. Ja tą paletę miałam kilka lat, bardzo dobrze się sprawdzała, te bronzery głównie używałam i właśnie wszystko na mnie wypadło. I to była świetna rzecz.
i te bronzery i te wkłady nie wypadały. Po prostu one jak gdyby z czasem zaczęły wypadać. Nie wiem dlaczego, ponieważ ich nie wyjmowałam, nie wkładami wyjmowałam, ale zaczęły po prostu z czasem wypadać, więc tak troszeczkę dziwacznie się to stało, ponieważ one naprawdę się świetnie trzymały, tak samo jak te. Nigdy nic się nie ruszało, nigdy nic nie wypadało, a teraz po prostu wypadałem. Ja to już wyrzucam, ponieważ używałam tego bardzo długo. Sprawdzało się bardzo dobrze, oprócz tak naprawdę tych wszystkich jasnych, które tutaj były. Jeden taki bardzo jasny, prawie że biały ten puder, lekko różowawy. Drugi żółty to miałby być taki powiedzmy bananowy puder i to miał być rozświetlacz. Natomiast te pudry się do niczego nie nadają, ponieważ one się ciastkują. Z czym byście tego nie używali? To będzie Wam się ciastkować, to wejdzie Wam w każdą najmniejszą zmarszczkę, nawet taką, o której nie wiecie, że w ogóle istnieje. Więc jako z pudry odpada. Natomiast bronzery były bardzo przyjemne, bardzo dobrze się sprawdzały. Ja z nich byłam mega, mega zadowolona. Dalej, kochani, standardowo woda różana. Ja używam z marki KTC. To jest jedna z najtańszych marek. Spokojnie dostaniecie ją w poster, również z tego, co wiem. Bardzo fajny produkt do przemywania twarzy, dla odświeżania twarzy, dla tonizowania w pewien sposób twarzy, przygotowywania jej. Ja tego używałam na przykład rano, że kiedy nie potrzebowałam stricte myć buzi, żelami i tak dalej, to na przykład przemywałam właśnie twarz tą wodą różaną. Lubię, u mnie się sprawdza. Ja nieraz Wam polecałam, także myślę, że o tym wiecie, jeżeli jesteście ze mną od dłuższego czasu. Ale jak nie jesteście ze mną od dłuższego czasu, to bardzo zapraszam Was do kliknięcia subskrypcji oraz zostawienia łapeczki. Kochani, dalej tutaj mam jak gdyby ocet do twarzy. Marka nazywa się Galine i to jest dosłownie ocet do twarzy, który ma tonizować, rozjaśniać i wygładzać skórę. Ma zawierać prebiotyki. Zapach bardzo przyjemny, z octem nie miał nic wspólnego, natomiast ja nie widziałam w tym produkcie nic, tego zaczęłam używać, ale ja go zostawiłam, ponieważ no, nie był to kosmetyk dla mnie. Nie widzę w nim większego zastosowania. Dla mnie to takie, no nie, niby to naturalny jakiś kosmetyk. Ja to miałam w jakimś kalendarzu adwentowym, bodajże z Holland & Barrett, ale no nie, no nie, to nie dla mnie. Tutaj dalej, kochani, mam maskę Soap & Glory i to jest ta himalajska maska z węglem. Ona wygląda w ten sposób. Ja jej nie zużyłam do końca. Pachnie zieloną herbatą. Zapach jest naprawdę mega, mega przyjemny. I uwielbiam ten zapach. Jest to maska, którą nakładacie, ona, wiecie, zasycha, potem ją, wiecie, rozprowadzacie, rozmarowujecie, więc robi Wam taki dosyć mocny, mechaniczny peeling. I ta buzia jest po prostu odświeżona, oczyszczona, jaśniejsza, wiecie, no tak jak po takim dobrym peelingu, po takiej dobrej masce. Ja Wam kiedyś robiłam filmik z tą maską, z testem tej maseczki, że robiłam pół twarzy właśnie tą maseczką i porównywałam ją do znacznie droższej marki. Także jeżeli nie widzicie tego testu, który dorobiłam dawno temu, to tutaj wyjedzie Wam karta. Tutaj mam dwa primery. Jeden to jest z Too Faced i jest to Hangover, a drugi jest to primer Prep and Prime z MAC-a. To chyba użyłam z raz, może dwa. Nie, raz chyba to użyłam. To też chyba użyłam z raz albo dwa. Ja na ogół na co dzień używam primerów. Nie widzę potrzeby używania primerów do makijażu na co dzień. Nie przy mojej suchej skórze. Jeżeli chodzi o Hangover, kompletnie nie widziałam większego zastosowania w tym i kompletnie nie miało to dla mnie najmniejszego sensu, ponieważ ten primer nie robił za wiele nic. Czy się makijaż lepiej trzymał? Szczerze mówiąc, nie pamiętam, więc nie odpowiem Wam na to pytanie. Jeżeli chodzi o ten Prep and Prime, rzeczywiście skóra po nim wyglądała troszeczkę bardziej świetliście i troszeczkę lepiej. Nie wiem, czy zobaczycie, ale to ma taki żółtawy odcień, więc on też daje skórze ładny odcień w momencie, kiedy go nałożycie. Jeżeli macie jakąś zaczerwienioną skórę czy coś w tym stylu, to on, wiecie, po prostu będzie powodował, że też inaczej będzie wyglądał podkład na Waszej skórze. Mam wrażenie, że on troszeczkę nawilża, wiecie, tak jak mam go teraz na ręku i troszeczkę wygładza skórę. Nie ma tutaj jakiegoś wielkiego szału, więc dla mnie osobiście prywatnie mało przydatna rzecz, ale jeżeli chodzi o tego typu kosmetyki, to ten z MAC-a nie jest najgorszy. Jeżeli potrzebujecie czegoś takiego, to możecie na to zerknąć. Być może będzie dla Was odpowiednie. Zostało nam jeszcze kilka rzeczy, także lecimy szybko. Tutaj, kochani, mam Essence i był to taki bronzer. Ten bronzer jest bardzo jasny, aczkolwiek daje bardzo delikatny i ładny kolor na skórze. Więc jeżeli jesteście osobami, które mają jasną karację i chcecie
się lekko przebrązowić, ale żeby nie wyglądało to źle i potrzebujecie właśnie czegoś lekkiego, to bardzo bym Wam to polecała. Ma bardzo ładny odcień, sprawdzi się na jaśniejszej i na ciemniejszej skórze, w zależności od tego, ile tego użyjecie. Ja tutaj mam coś innego i to jest dosyć taki mocno, widzicie, pomarańczowy i odcinający się kolor. Natomiast ten daje bardzo ładny taki zdrowy kolor. O, może tak, taka zdrowa opalenizna. Dalej tutaj mam jakieś tanie płatki do nosa z Derma V10. Takie rzeczy to w ogóle do niczego się w sumie za bardzo nie nadają, one za bardzo nie działają, bardziej wciągają jakiś naskórek, jakieś małe włoski czy cokolwiek, niż w rzeczywistości oczyszczają jakiekolwiek pory. Dalej tutaj mam z The Body Shop bardzo popularne krople młodości, że tak to nazwę. Jak widzicie, ja tego nie zużywałam tutaj za dużo, ponieważ drażnił mnie zapach. O ile maska do twarzy właśnie z tej serii była bardzo fajna i rzeczywiście ta skóra wyglądała jakby odmłodniała, robiłam Wam test też kiedyś, tak, to nie robiło nic. Teoretycznie ma przyjemny zapach, natomiast on jest podszyty zapachem alkoholu i ja nie znoszę kosmetyków, w których czuć alkohol, ponieważ mnie to drażni. Dlatego ja tego za bardzo nie używałam. To są niby jakieś wyciągi z roślin, niby coś to działało, dawało rzeczywiście napięcie skóry, natomiast ja się nie mogłam za bardzo przemóc do systematycznego używania tego serum i dlatego ja go nie zużyłam. Natomiast maska do twarzy z tej serii jest świetna. Tutaj z NYX, kochani, mam, wiecie, ten mikser do podkładów, żeby je po prostu rozjaśnić. To jest kolor biały, żeby rozjaśnić. Bardzo wydajny. Tutaj mam, naprawdę sporo go zostało. Ma 12 miesięcy użytku. Ja do tego wszystkiego go chyba mam ze 2 albo 3 lata nawet, więc już go wyrzucam, ponieważ on już zmienił lekko zapach. Tutaj krem pod oczy z Lidla i jest to krem pod oczy z miodem Manuka. Bardzo przyjemny, tani, fajny produkt. Ja go lubię. Mam jeszcze chyba 2 opakowania w zapasie. Jedno używam. Ja Wam kiedyś robiłam też filmik o tych kosmetykach z Lidla właśnie z miodem Manuka, także tutaj też Wam wyjedzie, jeżeli macie ochotę sobie zerknąć. Lubię, polecam. I tutaj, kochani, ostatni kosmetyk, który mam. Jest to Elemis i jest to Pro Radiance Cream Cleanser. Niestety światło to tak odbija, że nie będzie widać. Jest to niby głęboko oczyszczający taki krem, który nakładamy na skórę, rozmasowujemy go na skórze i później go spłukujemy. I to ma rozpuszczać nam właśnie jakieś resztki makijażu, zmywać ten makijaż itd., itd. 6 miesięcy przydatności, ponieważ ma całkiem niezły skład. Jest to kosmetyk, którego do końca nie zużyłam. Nie było to coś, co by mnie jakoś specjalnie przekonywało. To trzeba było omijać okolice oczu, nakładać na suchą twarz, to jakoś tam rozmasowywać, robić z tego maseczkę. Takie pierdzielenie się, gdzie po prostu ja chcę jak najszybciej zmyć pozostałości makijażu, a nie bawić się w smarowanie, głaskanie się i 15 minut spędzania nad umywalką, tak? Więc nie dla mnie. Ale myślę, że ogólnie nie jest to jakiś zły produkt, tak? Tylko no, nie przypadł po prostu w moje gusta. Dobra, kochani, to było wszystko. Aż się zadyszałam, opowiadając Wam o tych wszystkich kosmetykach. Dajcie znać, czy cokolwiek z tego używaliście, czy się u Was sprawdziło, czy się nie sprawdziło, a może coś Was zainteresowało i chcielibyście użyć. Także piszcie komentarze. Jeżeli nie wiecie już kompletnie, co napisać, to zostawcie serduszko, czy cokolwiek, będzie mi bardzo miło. Oczywiście zostawiajcie łapki, zostawiajcie subskrypcje, również będę bardzo wdzięczna. A my, kochani, widzimy się już całkiem niedługo, mam nadzieję. I przygotowuję dla Was filmik, w którym Wam pokażę wszystkie moje palety cieni i sobie je pokrótce omówimy, co warto kupić, co nie warto, z czego zadowolona jestem.